Hola moi drodzy, w tym odcinku chciałam wam powiedzieć o trzech moich ulubionych hotelach w miejscowości Santa Maria na wyspie Sal. Pierwszym hotelem jest hotel Ojo de Agua. Hotel, którym wam prezentowałem w ostatnim odcinku, szczególnie ten piękny basen za 8 euro. Słuchajcie, hotel jest cudownie położony, wręcz bajecznie. Hotel polecam dla par, które chcą pojechać na podróż poślubną, na romantyczną podróż, na przykład na zaręczyny. Hotel ma swoje restauracje przy oceanie, ma swoją prywatną plażę, ma specjalny bar. Wieczorami gra tutaj cudowna muzyka w stylu brazylijskim, portugalskim, lokalna fuana. Jeśli zamieszkasz w tym hotelu, to na pewno hotel Cię zauroczy. Bardzo mi przypomina moją ukochaną Grecję. Spotykam tutaj też kwiaty typu bukiewilie, typu oczywiście palmy, egzotyczną roślinność. Jeśli nie mieszkasz w tym hotelu, a jesteś na wyspie Sal, to mimo wszystko zapraszam Cię do tego hotelu. Dlaczego? Można tu spędzić, jak już powiedziałem, niezależnie piękne popołudnie przy basenie w tym Sea View, które widzieliście na poprzednich vlogach za 8 euro. Można tutaj sobie zamówić wcześniej romantyczną kolację we dwoje. Ma ten hotel bardzo fajny bar, dobre spa. Także jest to hotel, który możecie zamieszkać, ale również możecie przyjść i poznać jego uroki. Może Was zainteresuje na kolejne wakacje. Hotel ogólnie jest na dwóch posiłkach, czyli na halbordzie, czyli macie śniadania, obiad, kolację. Ja często pracuję w tym hotelu też jako fotograf. Dlaczego? Ma niesamowity urok, jest to jeden z najstarszych hoteli, ma cudowne klimaciki, dobre światło, piękne wnętrza, staroświeckie pamiątki. Więc bardzo lubię ten hotel pod kątem fotografowania jako fotograf. Polecam też ten hotel ludziom, którzy fotografują, filmują. Szczególnie modelki, sesje jakieś reklamowe, tego typu eventy, ponieważ ma wspaniałą atmosferę, wspaniałe światło, różnego rodzaju baseny, klimaciki, dużo przestrzeni i przede wszystkim piękny widok na ocean. Jeszcze raz podsumowując, hotel Ojo de Agua. Komu go polecam? Przede wszystkim parom na romantyczne podróże, osobom, które kochają muzykę, często tu jest muzyka na żywo, fotografom, filmowcom, ludziom, którzy lubią dobre jedzenie i osobom, które kochają piękne widoki, szczególnie przy basenach. Pamiętajcie, hotel jest dla romantyków. Kolejny hotel, który chciałam wam polecić, jest hotel Oasis Atlantico Belo Horizonte. Jest to hotel, w którym najczęściej mieszkam. Jest to hotel na all inclusive. Hotel ma zawsze bardzo dobrą cenę, jest czterogwiazdkowy. Składa się, słuchajcie, z budynku głównego, w którym też miałam możliwość spać, ale najczęściej lubię spać w tych budynkach, tak zwanych domkach, które są w takim stylu klubowym. Dlaczego lubię ten hotel? Słuchajcie, ten styl klubowy tych domków daje mi takie poczucie takiej wspólnoty, niski parter, fajny klimacik, słuchajcie, palmy. I teraz tak, hotel na pewno polecam też rodzinom z dziećmi. Są baseny, słuchajcie, płytkie, są baseny animacyjne, jest taki duży budyneczek, taka ala hala, gdzie są animacje z barem wieczorne. Te animacje są naprawdę na wysokim poziomie. Głównie muzyka tutaj króluje brazylijska, właśnie funana lokalna i dużo muzyki portugalskiej. Domki są bardzo prosto urządzone, ale czyste, sprzątane codziennie. Co bym z hotelu mógł jeszcze polecić? Dobre jedzenie, szczególnie ryby, pizzę. Kiedyś tutaj dużo kucharzy było z Włoch, teraz ta kuchnia gdyby troszeczkę jest bardziej taka już europejska, bym powiedział światowa. Teraz to oczywiście są też ryby i posiłki typu kurczaki, typu makarony. Kolejnym atutem tego hotelu, słuchajcie, jest pierwsza linia brzegowa, czyli wychodząc z hotelu macie od razu, słuchajcie, piaszczystą, długą, przepiękną plażę. Moi drodzy, macie przepiękny bar, który jest stłoczony totalnie w tą plażę. Rzadko się zdarza, żeby tak bary były ładnie wtłoczone. Najlepiej to oczywiście znowu pokażę zdjęcia, które są za mną. W barze macie przekąski, piwo, alkohole, napoje. Co też jest fajnego, południami tutaj przychodzi DJ, nagrywa, puszcza nam oczywiście jakąś muzyczkę taką chilloutową. Wieczorami też tutaj króluje restauracja La Carta. Występują tu też tak zwane beach party. Na plaży leżaki są oczywiście bezpłatne, tych leżaków jest dużo, nie brakuje ich. Czasami też animatorzy przenoszą imprezę, słuchajcie, na plażę. Więc naprawdę jest to fajna forma zabawy. Na plaży macie sporty typu windsurfing, kitesurfing, łodzie motorowe, wiele atrakcji. I oczywiście polecam wam spacery tą piękną, długą plażą.
Z hotelu, słuchajcie, jest bardzo blisko Santa Maria, również blisko jest do centrum Santa Maria. To jest maksymalnie, słuchajcie, 5 minut, może z dzieckiem, z wózkiem 10. Także hotel jest genialnie położony, ma super lokalizację i zapraszam Was do tego hotelu, szczególnie osoby, które nie mają wygórowanego budżetu, lubią klubową atmosferę hoteli i polecam go oczywiście rodzinom z dziećmi. W hotelu mieszkałam tydzień i ostatnią grupą, z którą tu byłem, była grupa Polsatu i Maxima Models. Robiliśmy tu właśnie event pod tytułem Queen of Poland 2018. Parę ujęć też z tego eventu tu Wam puszczę. Bardzo fajnie hotel się pod tym kątem też sprawdza, także jeśli byście chcieli tutaj przewozić grupy takie od 50 do 100 osób, to chętnie go polecam. Hotel mam świetnie też sprawdzony pod grupy czy eventy firmowe. Ostatnim hotelem, który Wam polecę, jest hotel Oasis Atlantico Salinas. Moi drodzy, jest to hotel, w którym byłem teraz w marcu niedawno na wakacjach. Hotel, który ma nowoczesną architekturę, jest bardzo taki przyjemny, wspaniały do udogodnienia dla ludzi niepełnosprawnych, które też pomagają ludziom, którzy są starsi. Hotel super się daje dla osób, które mają problemy z poruszaniem się, lubią spokój, ciszę. Hotel, moi drodzy, jest pięciogwiazdkowy, oczywiście w formule all inclusive, 24 godziny na dobę. Sprawdziłem raz, chyba wracając z centrum sal, o drugiej zupkę, drinki, wszystko mi smakowało. Na pewno plusem tego hotelu też jest to, że jest to pierwsza linia brzegowa i hotel ma swój bar na plaży, restaurację à la carte, gratuluje autowa też muzyczka. Jest tutaj taka atmosfera naprawdę fajna, plażowa. Oczywiście leżaków też nigdy Wam na plaży nie zabraknie. Jest ratownik, są sporty wodne. Hotel jest też takim bratnim hotelem, hotelu Oasis Atlantico Belo Horizonte. I na przykład jest o tyle też fajna sprawa, ja przynajmniej miałem taką możliwość, że mając opaskę z hotelu Salinas, mogłem sobie pójść do hotelu Belo Horizonte. Tego odwrotnie raczej nie ma, ale jeśli byście chcieli sobie po prostu pójść na przykład na aerobik, czy zobaczyć animację w hotelu, to jak najbardziej możecie sobie wejść bez problemu do hotelu Belo Horizonte. Kolejnym plusem hotelu jest to, że wchodząc z recepcji, czy tą promenadą przy plaży, dochodzicie w 5 minut do miejscowości, moi drodzy, Santa Maria, do centrum. W centrum są oczywiście nowoczesna promenada, są fajne bary, w barach można sobie potańczyć salsę, funane. Także jest dużo atrakcji teraz obecnie w Santa Maria, także hotel też pod tym kątem jest bardzo dobrze położony. Czyli jeszcze raz podsumujmy, hotel jest dla osób wymagających, bo jest hotelem pięciogwiazdkowym, jest tutaj all inclusive 24 godziny na dobę, duże, pięknie, nowoczesne pokoje urządzone, ładny basen, świetne posiłki w restauracjach, szczególnie ryby i wspaniałe windy i dogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Dziękuję Wam, że mnie wysłuchaliście. Zapraszam do następnego odcinka wyjątkowego, wielkanocnego i subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia, Aleksander.